Witajcie na megadyskont.pl. Pokażę Wam dzisiaj fioletowy Kinetic Sand z serii Podwodny Świat, który możemy dowolnie uformować. W wystawie znajdziemy specjalną mini piaskownicę z logo Kinetic Sand, fioletowe opakowanie piasku. Mamy tutaj 454 gramy naszej substancji, a także foremki. Mamy tutaj podwodny zamek, żółwia, konika morskiego, a także rybkę. Myślę, że możemy zacząć zabawę z naszym piaskiem. Trochę go tutaj rozłożę po całej naszej piaskownicy. Jak widzicie, jest to bardzo specyficzny piasek, ponieważ nie kruszy się i się nie sypie tak jak taki piasek na plaży, czyli nie pozostawia brudnych rąk. Zobaczcie, moje ręce są cały czas bardzo czyste. I ten piasek nie traci swoich właściwości plastycznych, a także jeśli gdzieś spadnie, to bardzo łatwo możemy go wziąć i po prostu ze sobą skleić i złożyć. A więc przy zabawie z normalnym piaskiem na pewno nie byłoby to takie łatwe. Możemy go ugniatać i tworzyć z niego różne formy. Możemy go rolować, na przykład właśnie w kulki, a za chwilę możemy go rozgnieść i zobaczcie, rozpadnie się dosłownie na takie pierwsze atomy. Kinetic Sand jest bardzo fajny, taki aksamitny w dotyku, ale mimo wszystko możemy z niego zbudować jakieś fajne rzeczy. Pierwszym stworzeniem, które stworzymy, które ulepimy, będzie żółw. Oj. Zobaczcie, wypadł mi przez przypadek, a i tak się udał. Zrobię jeszcze jednego. Zobaczcie, możecie dosłownie przesypać piasek, który później ugnieciemy i ułożymy właśnie w żółwia. I zobaczcie, żółw jest gotowy. Ja myślę, że teraz zrobimy ten piękny zamek. Tutaj potrzebujemy trochę więcej naszego piasku. Zobaczcie, jak fajnie się rwie dosłownie. Musimy go ugnieść, żeby był taki zwarty. No i teraz go tu gdzieś postawić. Zobaczcie, piękny zamek. Nigdy w życiu nie udał mi się taki zamek z prawdziwego piasku na plaży. Jestem pewna, że Wam też nie. A tutaj zobaczcie, dosłownie kilka sekund i mamy pięknie odciśnięte formy. Nie musicie się przejmować, czy coś Wam się przyklei do Waszych łapek. Wszystko zostaje w kuwecie. Tak jak mówiłam, później sprzątanie jest bardzo łatwe. Zobaczcie, ulepiłam jeszcze pana konika morskiego. No i ostatnia foremka to nasza rybka. To jest podwodny świat, więc możecie takich foremek zrobić i rybek, i koników morskich, i żółwi. Tyle, ile tylko chcecie. Ten piasek również nie zasycha, więc możecie go używać tyle razy, ile tylko byście chcieli. No i zobaczcie, odciskanie jest również bardzo proste, ponieważ Kinetic Sand się ze sobą spaja i bardzo łatwo odcisnąć taką fajną rybkę na nim. I możemy zobaczyć tutaj wszystkie detale, więc taki piasek ma mnóstwo zastosowań, a po chwili możecie dosłownie swój zamek czy cokolwiek zamienić w proch. Jest to bardzo dziwna substancja, ale bardzo fajna. Po skończonej zabawie możecie Kinetic Sand dosłownie złożyć w jedną wielką masę, tak żeby Wam nie pouciekał nigdzie, i schować go z powrotem do pudełka.
Jeśli Wam się wcześniej nie przeleje, oczywiście. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Kinetic Sand to świetna zabawa dla wszystkich fanów lepienia zamków czy też innych rzeczy z piasku, a na przykład podczas zimy, gdzie nie za bardzo do tego piasku mamy dostęp. Dodatkowo możemy tutaj ćwiczyć nasze zdolności manualne, możemy poznawać prawa fizyki i generalnie świetnie się z nim bawić. A jeśli chcielibyście taki Kinetic Sand mieć, to wejdźcie do naszego sklepu na megadyskont.pl, gdzie na pewno go znajdziecie.